Cześć wszystkim, z tej strony Jimmy. To może się przebiorę z tych liści. Dzisiaj zagram z Peresem Kubą w The Hunter i pokażę wam nowy muszkiet, który wyszedł dzisiaj. Jak widzicie, przed nami stoi Kuba, ubrany w jakieś pieprzone liście, które wyglądają jak zamalowane w pęcie i otoczone czerwonym obramówką. Cześć Kuba. Cześć Rafale. I tak ładniej wyglądam niż ty. Jak widzicie, w ręku trzymam nowy muszkiet, 50 inline. Myślałem, że będzie ładowany od tyłu, ale jednak nie ładuje się go od tyłu, tylko od tyłu wkładana jest spłonka. Kosztuje 700 emsów, czyli tyle co 9,3 chyba, nie? Chyba tak. No, jak z mocą? No, mi się na razie podoba, jest zajebisty, uniwersalny i na duże odległości wali. Wali na duże odległości, no. Final Net do niego pasują. 3 do 9 unshootsa, 2 do 6 i 12 razy 50. Osobiście jestem, powiem wam, że ta 2 do 6 fajnie pasuje, bo też ma zielony celownik, siatkę celowniczą w środku, więc jest zajebiście. A ty co wziąłeś, żebyś tam później nie sapał, że nie możesz, wiesz, strzelać do zwierząt? Piękna, czy seteczka? Stara. A, zobaczcie, zmieniliście trajektorię lotu pocisku, będziesz celował na serce i trafisz w kopytka, a później będziesz płakał. Nie. Wali w punkcik, jak zawsze. Ej, zmienili. Co? A nie, to ja się... O, jest byczek łosia. O, jak zwykle. Widzisz, to jest moja miejscowa. Pójdziemy od razu kukurydzę dospać, wiesz? Teraz będę miał czas, bo tacy grał codziennie. Ty w ogóle codziennie grasz Huntera, czy jakąś wolna? Wiesz co, co drugi dzień. Widzisz, to ja też mogę być tak co drugi dzień, spokojnie. Ja tylko teraz, wiesz, teraz tylko się modlę, żeby się młoda nie obudziła, bo zaraz będzie, wiesz... O, widzę go. Malutki, zobacz, tam chodzi, widzisz? No. No jak ci się młoda obudzi, będą dodatkowe efekty dźwiękowe. Tak. Mała Godzilla się obudzi, nie? A jak? Dajcie. Znaczy, wiesz, nie jest źle, nie? Mało płaczą ogólnie. Powiem ci, wiesz co, miśki podobno ciężko trafić, wiesz, w głowę, nie? Że nie przebijesz czaszki, nie? A zobacz na moje statystyki z poprzedniego polowania, wszystkie trzy miśki, które strzelałem, poszły na czachę. A to będzie mózgownica. No ale słuchaj, przebijało czaszkę i w mózg trafiało, nie? No to jest rzadkość. No ale zobacz, to mam, w ogóle jakie pociski włożyłem, czekaj. Kurwa, włożyłem te, na drobną zwierzynę. Aby jedno w tego łosia i był po sprawie. To ja cię wcześniej przełożyłem. Wiesz co, ja myślałem właśnie, że on będzie taki szybki, nie? Że będzie od tyłu ładowany, wiesz, tylko wkładasz pocisk, nie? Jakaś spłonka z prochem tam jest czarną i tyle, a tu zobacz. Normalny, wiesz, od przodu wszystko. Tylko tu jest ta spłonka od tyłu wkładana. No, ale efekt ładowania na pewno lepszy niż przy starym muszkiecie. No, przy starym dalej są, wiesz, te tak, wady. Kula unosząca się nad lufą i tak. Tak, 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 ale wiesz, i tak mi rozwala, wiesz co, jeszcze w tym nowym muszkiecie, kurwa, tak jak z niego strzelam, jest taki odrzut, stary, że ja nie widzę, gdzie mi myszka ucieka, jak strzelę, nie? Też to miałeś, jak strzelałem? Nie. No zaraz, przecież jak ja w tego właśnie poczekam, już jest w sumie blisko, po co bliżej go mam ciągnąć. A, pięknie poszło. No, powiem ci, moc ma naprawdę. Nie wiem, czy on nie jest mocniejszy od tych 9-3 i tak dalej. Bo powiem ci, to czarnoprochowce, no naprawdę są mocną bronią, nie? To jest... No, z takim kalibrem? Może, wiesz, nie tyle kalibry, co one są, wiesz, mocą energii kinetyczną pocisku mają. A te pociski, co my tu mamy, to jest full ołów, nie? One strasznie grzybkują. No, ale dostał, zobacz. Ciało, serce, łopatka, prawe płuco, nie? Odległość? 31 metrów. Tylko wiesz co, to jest dziwne. Ciało, serce, łopatka, prawe płuco? Jak serce jest za łopatką, to może chodzi prawe płuco, łopatka, serce, ciało? Może w ten sposób by to szło? Możliwe. Wtedy by się zgadzało.
Wiesz, ty mówisz, że wiesz, lapka chcesz sobie kupić, ja teraz stare kasę odkładam na tego stacjonarnego, bo miałem sobie kupić tego lapka, nie? No, to tam większe pieniądze, ale głupota totalna za takie same pieniądze przyznają taką maszynę, że... W ogóle jest konkurs ten na łapity, nie wiem czy widziałeś, nie? Z tego nowego muszkietu. Łapity i wirginijski. Połączenie. No to iść na wyspę i tego jest wpierony. W ogóle ty mi tą beczkę tam przestawiłeś daleko, nie? No tak. Gdzieś tu jest klempa. Chyba ją spłoszyliśmy, wiesz, jak strzelałem. Gdzieś trzymy klempę. Nie, czekaj, tam coś stoi. Stoi, widzę. Kropką ci zaznaczę. Aż tak daleko? O, to czekaj, no. Akurat mamy 12 razy 50 i zapodam. No teraz ci się pięknie ustawiła bokiem. Tak, pięknie bokiem, jeszcze nie ma levelu, stary. Czekaj, tu był kamyczek. No rób moją techniką na kucaka idąc. Zobaczymy jak pójdzie pocisk. A się mu ruszyło. Czekaj, może jeszcze mi się uda drugi raz trafić? Nie, raczej wątpię. Chyba nie padnie, wiesz? Bo za coś biega. Złożyła się? Złożyła się, zobacz. Leży. No to jak na jakieś 140-150 metrów, a to nieźle. Wiesz, nie, gdzie trafiłem? Albo będzie wątroba, jelita, albo płuca. Coś w tym sensie na jeden. Wiesz co, mi się wydaje, że to mogą być płuca, bo po strzale jak dostałem, to ją tak, wiesz, przodem ugięło trochę. User joined your channel. No cześć wam. No cześć Paweł. Cześć Pawełku. Co tam Jimmy? Tyle czasu się nie widziałem. A, siedzę z Peresem, gramy w Huntera, nagrywamy filmik, a ten, a, wiesz, nie było mnie, bo co tutaj, wiesz, u siebie jestem, córa, do pracy mnie, chodzę do pracy, wiesz, robię strony, nie? No, jak są zlecenia, to są zlecenia, a coś nie ma zleceń, znaczy, wiesz, no, nie ma zleceń. Wiesz, jak to jest, nie? Z tym biznesem, wszyscy patrzą na najwyższą cenę, nie? Jak cena jest trochę zbyt wysoka, jakość usługi, wiesz, lepsza niż od pozostałych, to i tak patrzą na cenę. To jest irytujące, wiesz, głęboka woda. Wiem, znam to. Po jelitach. A na co powiniecie? Na Baribal. Ogólnie na Red Feederze testujemy ten nowy muszkiet, wiesz? A wiesz, całkiem fajny, tak się z nim pobawiłem. Mocny jest, wiesz? No, fajny. Podoba mi się. Ale cena zabójcza, nie? Tylko na wątrobę dostała, wiesz? Co? Na wątrobę dostała. No cena jak cena, wiesz, to cały czas już teraz tak wychodzą. Nic tanie czekaj, nie ma. Czekaj. Czarny ogoniasty, byczek. Jest byczek? O, to nowa amunicja przystosuje. 170 metrów od nas. A tam jak tam? Twoje młode? No widzisz, to cały czas robota, nie? Jak nie z jednym, to z drugim. I wiesz, 5:30, desant małego dostaje codziennie i heja, dzień się zaczyna. Ale powiem ci, że no, fajnie, fajnie. Mój mały słodziak jest taki słodki, uśmiecha się cały czas, rozbraja każdego. A Nieńka już też trochę podrosła. Misiek z lewej strony teraz ucieka, zwal go. Klemę wiesz jak jest. Z dziećmi. No moje chyba zęby wychodzą, wiesz, bo tak się ślini ostatnio, że to... A to mój też mi się ślini już od chyba 3 miesięcy. Ani jednego nie widzę. Moja, wiesz, mój się ślini od 3 miesięcy, moja ma 4 miesiące i też się ślini od 3 miesięcy jakoś tak, nie? I to jest tragedia, słuchaj, codziennie 2-3 śliniaki trzeba wymienić, nie? Załadowałeś większy kaliber? Tak, tak. Poczekaj parę chwilę.
Rudy Perez, jak tam? Jak no. Granie co drugi dzień, robota. A ja też tak ostatnio w ogóle tak jakoś mniej, my dużo mniej gram, sporadycznie. A ja to ile razy byłeś na TS-ie, a ile jazda właśnie? Ale nie, wiesz co, ja też rzadko, ja teraz już, no ile, no Perez ci powie, bo... Ty Perez, widzisz tam idzie ten czekoladowy misiek, nie widzisz go tam? Zobacz. Ja tam widzę normalnego. A nie, normalny, czekaj, położę. No dobra, jak wyjdzie to będę mógł strzelić. No tu jeszcze gdzieś klempa jest, wiesz? Nie no, a to ci... Wjeżdżę stąd. No, teraz tą nową mapę zapowiedzieli, nie? No i mam nadzieję, że to będzie Afryka, stary. Tak liczę, że to będzie Afryka, ja tak na to liczę. No ja i ten nowy zwierzak, nie? To Renifer. Na Hemla, na pewno. Renifer albo, wiesz, wilk. No, na pewno. Zobaczymy, co będzie. Czekaj, strzelę go na mózg, wiesz? Zobaczymy, jak daleko pobiegnie. No na mózg to raczej nie siadło. A czytałeś ten dzisiejszy status? Znaczy serwer update, tak? Nie, że no. Uaktualnili nazwę. No to jest serwer update, nie? Balistykę. A to jest game update, razem z tym muszkietem, co było. No czytałem, ale nie sprawdzałem tego jeszcze, wiesz, nie miałem czasu. Ciekawe. Nie siadło Perez, wiesz? To będzie biegał gdzieś tam, to na przykład tego czarnego podniesiemy. On gdzieś tu leży, wiesz, bo widziałem, że się złożył. Płuca serca dosłownie. Tutaj misiek jest nas przodu, przed nami. No widzisz, beczka pusta od ilu nastu dni? Od miesiąca. No, a miśki przychodzą. Teraz właśnie zarąbistość tej miejscówki. Nie no wiesz, ja tu wcześniej już miałem, zawsze tu chodziłem, nie? Miałem tam namiot rozstawiony i leciałem. Wiesz, nie ma lepszego miejsca na te miśki, nie? Tu zawsze jest przynajmniej te 2-3 miśki. Wiesz co, chodząc i strzelając na głośno, czy na cicho, to ostatnio strzelałem na głośno, w ciągu pół godziny ubiłem ile? 8 albo 9. Miśku? No. Tylko chodziłem, nie wchodziłem tutaj na bagna, tylko tak dookoła nie krążyłem, żeby mi nie uciekły właśnie za nie. A się obrócił, wiesz co? Może go strzeli tak na dupę, co? A ten rewolwer testowaliście? Mam go właśnie przy sobie, wiesz? O, jeszcze jeden mi się... A nie, to czarno gniazdo uciekł. No, sprawę. Też całkiem skuteczny. I wiesz, ja tak ze 100 metrów waliłem do czarnych i padały. Nie strzelałem, wiesz, tak jeszcze tak. Żeby się przyłożyć do tego. Poważnie. Po prostu kupiłem, wyszedłem na log respawnu, na tarczu, nie? Postrzelałem chwilę, stwierdziłem, żeby... Po prostu zabawka, nie? Rewolwer rewolwerem, no dużo... Wiesz, tam było napisane, żeby czuć się bezpiecznie w lesie, nie? Coś w tym stylu, nie? Żeby cię zabezpieczyć. Jakby cię misiek atakował, żeby po prostu szybka broń, szybki strzał. Nie, no te niedźwiedzie nawet skuteczne, powiem ci. Jak strzelisz, to prawie że pewny. No trzeba go tam chwilę poszukać, jak gdzieś dostanie w nogę czy coś, ale pada. No to... Całkiem. To nic innego, tylko tutaj postawić zwyżkę koło beczki i strzelać sobie. Ciekawe na co dostał, wiesz, tym cieko. Bo raczej, no, ciało jest napisane, nie? Ciekawe jak daleko pobiegnie. No, powinienem biegać w sumie, nie? Ale wiesz. Zaraz część robimy. Powiem ci, dzisiaj chciałem sprowokować tą klępę, że mnie zaatakowała, nie? Ile wstałem od niej? Może z 2-3 metry i... Nie rusz. No, to ja tak kiedyś z tym jeszcze próbowałem, żeby tą misję zrobić. Też nie. Żaden łoś nie chciał. A ja znalazłem sposób na tą misję. Kopnąłeś go w dupę?
Nie, trzeba wypatrywać tych, tak żeby szły dwie sztuki albo trzy. I wtedy, kurde, przeważnie jedna się płoszy, jeden łoś ucieka, a drugi atakuje. No właśnie. To najszybciej by można było. Mówisz, że klępę, tak? Nieraz się zdarzy, że idzie byk i klępa, albo dwie klępy i byk. A misio gdzieś tam śpi? Wiesz co, tego misia trafiłem i drugiego też trafiłem, gdzieś poleciał. Nie, chcę się szukać. Zaraz zmianę robimy. Ale... Ja mocno spluwa. Króliki jeszcze ubijasz, czy nie? Wiesz co, jakoś... Właśnie, dawno nie byłem na królikach, wiesz? A wytrówkę muszę dokończyć. Ja też, ja mam po prostu, wiesz, nie grałem, po prostu nie grałem, nie miałem czasu, żeby nawet tych królików zrobić. Nie no, ja z królików już mam ze 180-200 sztuk, nie? Ale to ci dobrze idzie. Ja mam 200. Jakoś tak. Dobra, Perez. Robimy zamianę. Spoko. A całe szczęście. No, jesteśmy teraz z Perezem tutaj. Zaczynamy z tej osoby, jak wygląda wszystko. Perez w mojej osobie. Ile przeładowałem? Tylko 10 sekund tego, nie? Tego muszkietu? No, coś w stylu będzie. No, długo dosyć. Ale krócej chyba niż starego. No. Jaką na to masz 12, nie? No. Tam masz, czekaj, tylko. Tu się gdzieś coś odezwało. A czekajcie, idę schować dowód rzeczowy. Butelki trzeba utylizować tak, żeby nie było śladów. Co tam się odezwało teraz? Wiesz co, łania czarne ogonia z tego? Załaduj sobie te sabotowe, te wszystkie czerwone. Też się są przetłumaczone, są, ale wiesz, widzę, że nie rzucili tłumaczenia jeszcze, jak zwykle. Stary, kurwa. Masz dziurę w ramieniu. Ty, no widzę swoją chatę, nie? O, już nie. Na szczęście to twój gościu, nie mój. Ty się śmiejesz. Nie moja wina, że mamy braki, wiesz, w obronie narodowej i tak w takich ciuchach chodzimy już 20-letni, wiesz, mole nas pierdzielają. Moja wina, jakieś stare moro. User disconnected from your channel. O, słuchaj. Już myślałem, że poleciałeś. Nie, ja nie polecę, daj spokój. Mówię w domu. Zapomnij. O, jest, widzę. Daleko? Nie wiem, bo nie mam tutaj dalmierza. Ja w ogóle nie widzę w sensie, nie? Jest tam między tymi drzewami. A urlop nad morzem robiłeś? Ja? No. W sensie? To co, można strzelać? Byłeś tam u siebie? No ja jestem cały czas, Paweł. Tak? No. Nad morzem? No. I będę do końca sierpnia. No to przyjeżdża do drużyna? Nie, ja w tym roku może odpuściłem. Za daleko było dla małego. Chcieliśmy jechać, ale w końcu daliśmy spokój.
Muszę się martwić Perez, ale masz Plattusa na prawej stopie, w lewej. Na szczęście to twoja postać, nie moja. Dobra, przygotuj się, bo będę strzelał. No co za świnia, parchata. O co ci chodzi? Co za parchata świnia, no. Spadło się? Ale obok dymu, kurde, z tego muszkietu jest też zarąbisty. Mówię, że... O, widzę ją. Leży. Więc to trochę też mnie denerwuje, że on przeładowuje od razu, nie? By chyba trzeba włączyć auto przeładowanie w akcję. No, ręczne przeładowanie. Auto przeładowanie, automatyczne. Trzeba wyłączyć, bo w akcji się... No. No. Bo to jest irytujące, jak on zaraz teraz, nie wiesz, nie możesz ani pobiec do tego, ani nie, nic. No. Czemu? No bo ładuje to, nie? A jak ładuje, to możesz tylko iść. Wiesz co, spokojnie. Niech sobie przeładowuje z automatu, ale niech nie ten... Nie przykłada do niech oka, nie? Tak, właśnie, żeby nie od razu on powraca do poprzedniej, wiesz, pozycji, nie? A jest jeszcze coś dziwnego, jak na przykład odłożysz, to celuje w ziemię. Przyłożysz z powrotem celownik. Dziwnie. Celowałem na klatę, a dostała w wątrobę i żołądek. I położyła się na miejscu. To biegniemy tam na dół, nie? No. To może jakiś misiu będzie. Może dwa. No nie, daj 12. Gdybyśmy mieli 4 łosie, 15 łososi. Czy ty w ogóle beczkę napełniłeś, czy nie za bardzo? No zapomniałem, masz 20 tych przy sobie akurat, nie? Tam w ekwipunku. O, grzybka ci znalazłem. Pieprznik jadalny. To żółte? No. Czyli kurka, krótko mówiąc. Daj spokój, Paweł, nad morzem. Wiesz, ja już się denerwuję. Ty idę na spacer, nie? Gdzieś z psami, czy z, wiesz, z wózkiem jadę. Nie wiem jak, no, ale kurwa ludzie są tacy sypiarze, że zamiast iść się kurwa wysrać do lasu, nie? 20 metrów pod ścieżką czy 10, to kurwa srają na brzegu, nie? Zobacz kurwa krzaczek pierwszy, lepszy, wiesz, na skraju, wiesz, ścieżki, no, jak wchodzi do lasu i wiesz, i gówno leży i chusteczki na to mogą dać. W ogóle na tym, na wydmach tam masakra. No ja rozumiem zwierzęta, ale... Wiesz, bo ale... że sypiarze są, nie? Też. No ludzie to są gorsze niż zwierzęta, co niektórzy. Dobra, ja tu chcę interakcję międzygatunkową w Hunterze, a nie. O kurde, to by było coś pięknego. Gdzie jest lisek polujący na bazanty? Strzelasz królika, zostawiasz, przychodzi kojocik. Wiesz, no to już taka by musiała być, wiesz, z martwymi zwierzętami, a mi chodzi, wiesz, na przykład już o taką, żeby była sobie, że kojot, na przykład, wiesz, masz fabik na łosi samce? Ty, nie rzeź, nie rzeź ucieka, cynamon, cynamon, cynamon. Właśnie się puścimy za misiem. Ty masz tą lornetkę? Tą nową? No ja mam, z dalmierzem. Kurwa, porę ją kupić chyba. Ty jeszcze nie używasz? To podstawa. Ej, misiek z lewej strony, Perez, z lewej strony wchodzi na wał, czarny. Natomiast cynamon. No, wiesz co, Paweł, miałem je kupić, ale jak zacząłem cenę, to powiedziałem no wiesz co. Którego strzelasz? Przydaje. Czekaj, Perez, czekaj na mnie. Czekaj, czekaj, mistrzu. Czekaj, bo muszę najpierw tego znaleźć, coś mówił, że na wał wchodzi. Z lewej strony, zobacz.